Poznań kontra Warszawa, wydanie poświąteczne, witamy wszystkich kibiców Lecha Poznań, a także Legii Warszawa, zachęcamy do kliknięcia e, subskrybuj, zachęcamy także do tego aby dać łapkę w górę pod tym wideo, ja witam stałych gości, Paweł Kołaszewski, tygodnik Piłka Nożna i Dzień będziemy dobry. mieli też do ogłoszenia transfer, Dawid Dobrasz, nie tylko tak? mężczyki, ale Poznań FC. Tak, dostałem koszulkę od chłopaka. Jaka, jaka pozycja? Jakby tam trzeba było stopę dołożyć w Lechu Poznań, to piszesz się na końcówkę sezonu, bo jesteś wolnym zawodnikiem. Można chyba dzwonić. Tak, ale chyba zdrowotnie bym mnie pociągnął. Ale... Na końcóweczkę ostatnie kwadrat? No, nie wiem, czy z kolanem dałbym radę. Mam dychę na plecach, ale wydaje mi się, że raczej taka szósteczka. Nie ma kalztrema, więc tak z Muraskim nie? poćwiczyć. Ewentualnie, jak to zawsze w drużynie Prawa Obrona, tam też można mnie bezpiecznie wrzucić. Tym bardziej, że Joel Pereira ostatnio ma niewiele lepszą wrzutkę ode mnie. Tam A mi tutaj zewnątrz. brakuje, wiesz, DD i do sztabu szkoleniowego. A gdzieś. kto wie? A tylko powiem, że koszulka na dwudziestolecie, bo chłopaki 20 dwudziestolecie, także bardzo fajna sprawa, więc stwierdziłem, że jak mi przysłali, to usiądę sobie dzisiaj w niej. Poznań FC. Jak wyjdzie tobie dobrze cały program, możesz tylko jeszcze się odwrócić, potem i wiesz, wskazać na nie, dobre tak szczególnie Nie, Czekaj, piłkarze, o, I się <laughs> obrócę o. Tak jest. Dawid Dobrasz. Numer 10 do Dawida będzie dzisiaj na pewno dużo ciekawych pytań, ale zaczniemy sobie od tego, co się wydarzyło wczoraj wieczorem w Zabrzu. Czy to był najlepszy mecz Legii Warszawy w 2024 roku, Panie Pawle? Taką tezę postawił wczoraj redaktor Dawid Dobrasz w magazynie. Ekstraklasa. raport, który oglądałem. Dziękuję bardzo. I z racji tego, że redaktora, redaktora Dobrasza bardzo lubię i cenię, dlatego podpisuję się pod tą tezą. Myślę, że najbardziej dojrzały mecz Legii, o, tak bym to, to nazwał, bo Legia zagrała bardzo, bardzo odpowiedzialnie. W pierwszej połowie, no górnik zabrze. Widziałem, że realizatorzy z Kanal Plus tam wyciągnęli chyba dwie sytuacje. Jedną, jeden, jeden strzał zablokowany i to ta próba Kozukiego też zablokowana przez Augustyniaka na początku. A tak naprawdę, no, no wydaje mi się, że Dominik Ładu no, nie miał za wiele pracy, jeżeli chodzi o. Tak, mądrze, <laughs> mówisz, że Dawid, chcecie, chcecie na dwa głosy posłuchać. Na najpierw sobie, to, jako, jako teraz dzwonek <laughs> telefonu. Drugi <sobie> raz to <laughs> dopiero po programie pozyskał. Tak, <laughs> jako dzwonek telefonu. No teraz sobie usta. Tak, tak, takie tak. zdanie, ale wracając do tego spotkania, to w pierwszej połowie Legia strzela jednego gola, choć tak naprawdę powinna trzy, bo świetne sytuacje zmarnowali Morishita i Ribeiro po zmianie stron. No Legia nie wychodzi na drugą połowę, tak naprawdę. Ja bym dość zdziwiony, bo po pierwszej części spotkania nie zwiastowało nic tego, że górnik do, do tego spotkania wróci, a górnik rósł, rus, rósł. Rus, rus, no i strzelił zasłużonego gola po błędzie Radowana Pankowa. Widziałem różne tam przeróbki, jak ta ręka była rozłożona na mediach społecznościowych, gdzieś tam porównywania do, do Titanica jak tam, <noise> i, i tak dalej, ale legia w końcu zareagowała, znaczy, w końcu, bo dwa tygodnie temu w meczu z Piastem Giwicy, też ta reakcja była po straconym golu. A, a tutaj no wejście Bartosza kapustki. Wydaje mi się, że klucz. Pierwszy kontakt z piłką był. Chyba pierwszy kontakt z piłką, ale generalnie patrząc na cały mecz w zabrzu, to wrócił z dwa bardzo Dobrej dyspozycji Jurgen Elitim. I Jurgen Elitim naprawdę, wydaje mi się, że wczoraj był absolutnym MVP tego spotkania. Grał znakomicie do przodu, i to bierze się z tego, że Jurgen Elitim też miał obok siebie piłkarza, no, który tak trochę podąża za nim jak cień gdzieś ku cały czas sekuruje, czyli Jurgena Czerhakę, który wrócił po, po kontuzji i, i też no, pełnił no ważną rolę w tej całej, w całej układance, bo to nie jest zawodnik rozbiegany, raczej taki, który trzyma swoją pozycję właśnie przed stoperami. To też nie jest piłkarz, który gdzieś tam pośleci ci pięć, sześć prostopadłych podań w trakcie meczu, tylko szuka rozwiązań prostych, gdzieś gra w poprzek, oddaje częściej piłkę Litimowi, ale elitym wczoraj miał i tak świetne podania, ale też on super naprawdę zdobywał przestrzeń. Były dwie czy trzy takie akcje, kiedy on prowadzeniem zdobył kilkanaście metrów, gdzieś tam jakiś balans ciała, no i, i, i tutaj na pewno no, ja ja przy nazwisku Kolumbijczyka bym postawił wczoraj największy, największy plus. No tak, to była... możemy sobie rzucić okiem <kuh> na, na statystyki, takie jak często przygotowujemy po poszczególnych po spotkaniach, takie indywidualne statystyki piłkarzy Legii Warszawa w meczu z Górnikiem Zabrzej, tam to nazwisko Elite kilka razy pada. Tak, najwięcej jest... wykrawanych szans Jurgen Elite 3 i najwięcej takich dokładnych, długich podań. To zwróciło moją uwagę, powiem szczerze, bo długie podania zawsze wiążą się z jakimś takim ryzykiem, że, że jednak nie zagrasz odpowiednio dokładnie. Tutaj 9 na 10 takich zagrań i to jest zdecydowanie najlepszy wynik wśród wszystkich piłkarzy wczoraj. No i to się potwierdza, to, to... widziałem te statystyki, bo, bo wysyłały się nam y, wcześniej, ale no generalnie już wczoraj po, po spotkaniu, no to, to ja sobie gdzieś tam notując i później wystawiając noty do tygodnika Piłka Nożna, no to właśnie Jurgena Alitima wskazałem jako najlepszego piłkarza tego spotkania. Właśnie kolejnym piłkarzem, o którym chciałem powiedzieć to Margo Gual, wydaje mi się, że złapał takiego luzu, takiej, takiej wolności mam wrażenie, że, że na boisku, bo wczoraj też, y, wczoraj czy czy Dziś rano pod tę akcję bramkową i gola Josue no, podłożono muzyczkę z tańca z gwiazdami, jak tam Mark Gual zatańczył pomiędzy obrońcami, więc tutaj social media legii były. były jakby, czyli, się no, golem, jakby się to nie to, zakończyło, Golar, właśnie wiesz co? W, pierwszym, chyba nie byłby no w tym pierwszym tempie miał świetną, świetną okazję do tego, aby wyłożyć już piłkę. Josue zrobił jednak coś innego, no i Mark Gual no, w tej rundzie wiosennej no, powoli przypomina, znaczy powoli, no już przypomina tego zawodnika, który czas w Ekstraklasie w poprzednim sezonie w barwach Jagiellonii i Białystok. No i kolejny plus, ja też bym postawił przy nazwisku Jozue, bo pamiętam jak długo trwały dyskusje, że Jozue w tym sezonie nie daje takich liczb jakie, jakie powinien, no to wydaje mi się, że w tym wczorajszym spotkaniu, no to tylko to nie wiem kto zna odpowiedź na pytanie do tego, czego Jozue zakończył to spotkanie bez asysty, no bo to jak wyłożył piłkę Juriemu Ribeiro, który no biegł kilkanaście metrów sam na sam z Danielem Bielicą i gdzieś tam jeszcze nieczysto trafił w piłkę przed Oddaniem te, znaczy no oddając strzał nieczysto trafił w piłkę, to, to pokazuje, że. Zresztą, Maciek, ty przygotowywałeś takie liczby, że Rzózowę kreuje średnio nawet więcej, minimalnie więcej sytuacji na mecz niż w poprzednim sezonie, a te liczby pod względem asyst są zdecydowanie gorsze I, i on wczoraj też zagrał po prostu znakomite spotkanie, bo to też on przecież miał gigantyczny udział przy golu Bartosza Kapustki, Na no, asysty mu zapisać nie możemy, ale najpierw to, jak on inteligentnie wyskoczył do tej piłki zagranej przez Dominika Chładuna, gdzie troszeczkę chyba Kryspin Szcześniak był zaskoczony, że Rzozły no, nie wszedł z nim w kontakt ani nic, tylko tak no, wyskoczył w ogóle Będąc plecami do piłki, tak? Później ten strzał, to no tutaj no też, też na pewno plus przy jego nazwisku bym postawił po tym wczorajszym meczu. A braku, Pawła Szyłka. Ten, ten brak można było dostrzec? Czy Morisita zagra na takim poziomie? A czy Że w sumie. To nie było aż tak bardzo rzucające się. Paweł Obszałek nie jest takiej formy, w jakiej był w trakcie rundy jesiennej. To co do tego się nie ma, szczególnie na początku rundy jesiennej, to, to Morisita też nie zagrał jakiegoś wczoraj wielkiego spotkania. Miał jedną stuprocentową sytuację, e, którą zmarnował. No, zagrał po prostu solidnie, no, no nic więcej. Fireworków na pewno, na pewno nie było, i... ale wydaje mi się, że ten układ wahadłowych w kontekście meczu z Jagiellonią Białystok, to, to może się utrzymać, no bo żaden z nich wczoraj nie dał argumentów, aby, aby tutaj czymś miał Kostar zarotować. Do Legii Warszawa oczywiście sobie jeszcze wrócimy, natomiast też króciutko sobie omówimy to, co się wydarzyło wczoraj w Mielcu, bo tutaj spoglądam na czat. Ale tam się, nic się wydarzyło. Właśnie, ale o coś musimy o tym powiedzieć. mimo wszystko Dawid. No i po co ten brom odszedł, pyta Artur. Kowalczyk. Różnice chyba wielkie faktycznie między Lechem Mariusza Rumaka, a Lechem Johna Vandenbroma. Nie ma i tutaj Paweł z kolei nam podawał wczoraj na, na grupie takie zestawienie, z którego wynika, że średnia punktowa Johna Vandenbroma w tym sezonie jest ciut lepsza. Niewiele lepsza, ale lepsza Lepsze niż od Mariusza A My Rumaka. robiliśmy naprawdę w futbolu właśnie ostatnio z Markiem Marciniakiem, trenerem, analitykiem, taką analizę, czym się różnił John Vandenbroma od Lecha Mariusza Rumaka. No i, i tych różnic jest, jest jest kilka, bo, bo w ofensywie no to, to zdecydowanie mniej lech kreuje. W defensywie, okej, okay, lepsza jest ta obrona pola karnego, bo tych strzałów zablokowanych jest zdecydowanie więcej, ale choćby przeciwnicy są dopuszczani do większej liczby strzałów i to zdecydowanej. Zdecydowanie większej liczby strzałów na, na mecz niż wtedy, tylko ta organizacja jakaś w polu karnym, ta ochrona pola karnego to tak ładnie się nazywa, była zdecydowanie większa. Ale już oddaję głos Dawidowi. Przepraszam, że się wciąłem. Nie, no, dyskutujemy tu zawsze. No. <laughs> Widziałem, że KKS Lechką dał taki tytuł 17 dni czekania na piach, i podpisałbym się pod tym, pod tym tekstem, właśnie pod tym tytułem, bo jednak kwestia z tego typu, dlaczego Lech Poznań przyjechał do Mielca i nie chciał wygrać meczu. To mnie zastanawia, tak oglądem. Dużo meczów w tej serii gier, i na przykład taka pogoń Szczecin, mam wrażenie, że zawsze chce wygrać mecz. To jest taka podstawowa różnica. Kibice w Poznaniu się śmieją z pogoni, bo oni wygrała, a on teraz ma szansę. No ale jednak, jak patrzę na portowców, co by nie mówić, bo kilka razy to się w drugą stronę zwróciło, pogoń chciała wygrać mecz. Odniosę się do, te, odniosę się do tego, co powiedział Paweł. Hmm. Jeśli chodzi o średnią punktową, to nie wyciągałbym na razie daleko idących wniosków, bo jednak ten terminarz, który miał John Vandenbrom, nie grając w Pucharach, mając jednak zdecydowanie szerszą kadrę wtedy, no to, to był terminarz, który wydaje mi się, że nie trzeba było dużej filozofii, żeby być trenerem Lacha wtedy. I to wiem, że może deprecjonuje teraz pracę Johna Vandenbroma, ale jednak tam było dużo meczów z Beniaminkami. No zresztą słuchajcie, no teraz mówimy o Rakowie Częstochowa, który w meczach z Beniaminkami nie wygrał ani razu na jesień. Lech Poznań. Biorąc ten, ten dół tabeli i dopisując do tego dwumet zwartą z Wartą Poznań, która odbył się na Bułgarską, wygrał wszystko. Wszystkie tematy. 15 tak. na 15 punktów. Wydaje mi się, zabili. że to poczekałbym jeszcze. Jakby to jest ciekawa taka publicystyczna statystyka. Ale to ja bym ją trochę inaczej rozumiał. W sensie takim, że... To, że ta średnia jest podobna, to przede wszystkim jest o tyle problem, że nie po to zmieniano trenera zimą, żeby wyniki były mniej więcej podobne. Okej, okay, może miał trudniejszy termin niż na początek. To, to jest fakt, ale pewnie liczone na takie jednak wyraźne odbicie, na, tak, na taki efekt no, nowego trenera, tak czegoś. Czegoś, co, co on pozmienia. No i ten efekt był, tylko Marysz Rumak po prostu nie wykorzystuje kolejnej szansy, którą dostał od, od losu. I tu się można zastanowić, dlaczego tak jest, bo oczywiście te problemy kadrowe są bardzo duże. Jednak Okej, okay. dużo się wylewa na trenera, pewnie też słusznie, w większości, bo jednak Mariusz Rumak się sam nie zatrudnił, a wydaje mi się, że w polskiej piłce tylko Piotr Rutkowski mógł się wpaść na taki pomysł, żeby zatrudnić Mariusza Rumaka w ekstraklasowym klubie, bo o tym już sobie rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że nawet w UK się uczczę z całym szacunkiem, no Mariusz Rumak nie znalazłby dzisiaj pracy i to też o czym świadczy. I ten start był optymistyczny, bo uważam, że wtedy zdiagnozowano te problemy Lecha, które były, czyli ofensywa była powiedzmy okej, okay, i dużym problemem była defensywa. To poprawiono. Oczywiście ktoś powie pytanie, jak duży wkład ma w to Bartosz Salamon, ale też jednak trzeba oddać, że no Bartosz Salamon też nie wszystko naprawił dużo wniósł, to trzeba mu oddać, bo jest kapitanem. Teraz ostoją defensywy widzieliśmy, jak nawet nasza defensywa wali wyglądała, ale też na pewno tutaj te aspekty poprawiono, tylko nie zrobiono nic więcej. Ale wiesz co Dawid, to okej, okay, poprawiono defensywę, no ale zepsuto ofensywy. To tak jak samochodem jedziesz, no miałeś wypadek tak, i wyklepałeś sobie przód, ale tył masz cały czas walnięty. No, no to więc... jest prawda. A tylko... znaczy, nie, nie, to jeszcze inaczej, nie walnięty, tylko sam sprawili, że ten tył jest walnięty, albo odwrotnie. nie? I, i to jak Lech kreuje, znaczy liczba goli, ale liczba strzałów, liczba sytuacji wykreowanych, to jest zatrważające I, i bardzo mało, no bardzo słabo Lech wygląda, bo tak jak mówiliśmy, że Johna van Den Broma ratowały indywidualności, tak teraz nawet te indywidualności są ograniczone. No właśnie i to ja z tym będę powiedzmy polemizował i nie z jednej strony, bo kwestia jest tego typu, że to co mówisz, tych sytuacji jest kreowanych mniej. Mówię, te pierwsze 35 minut, co wczoraj były w Mielcu, to już wczoraj to porównałem, jakby, nie wiem, o 14 był obiad, taki wiecie, świąt i nagle ktoś powiedział, że o 15 idziemy grać w piłkę. No dobra, no to jeszcze kawkę wypijemy i idziemy zagrać. I tak to wyglądało, pierwsze 35 minut. W sumie druga połowa też nie wyglądała jakoś dużo lepiej, bo mam wrażenie, że lek w tym meczu grał przez 20 minut. Oczywiście, ja się tu z tym wszystkim zgadzam. Dlaczego Lech kreuje tak mało? No moim zdaniem też jest to dyspozycja tych piłkarzy, bo Rafał Nachorny o tym mówił w transmisji, że na przykład Filip Marfiński Filip Szymczak wygrywają rywalizację o miejsce w p 17. No ale tak bym za to pytanie, z kim oni te rywalizacje wygrywają, bo nie bardzo, nie wiem, czy z ekranu się ławka Lecha wyglądała, no tam było pięciu, pięciu piłkarzy i z czego weszło trzech, bo tak naprawdę nie miał kto wejść dalej i też nie wiem na przykład dlaczego Max Dziuba, który teraz jest promowany pod kątem tego, że Promował Ostatnio na mieście poszli z Mrozkiem rozdawać bilety, no i Max Dziuba jedzie na mecz rezerw. No, jakby wiesz, masz, wiesz jaka jest sytuacja kadrowa. No, jest to zawodnik, który ostatnio zadebiutował w meczu z Wartą Poznań. No i sam odbierasz sobie argumenty w ofensywie, gdzie widzimy, że tak. Szymczak jest w gorszej dyspozycji, Marfiński jest w gorszej dyspozycji. No, Baluła to jest w ogóle, to już dziękujemy, bo to szkoda czasu na, na tego piłkarza w następnym sezonie. Chociaż w Lechu mają problem z tym, żeby się do błędów przyznawać. No, Krzysztofer Welde to jest coś w tym, co powiedział wczoraj Mateusz Kochalski po meczu. Bo jednak kładł się zbyt dużo. Oczywiście, w tej sytuacji z Danielem Stefańskim pewnie sobie jeszcze i z Warem do tego przejdziemy. Jednak on jest też zdecydowanie pod formą. Nie ma Jespera Kahlström, który jednak był takim zabezpieczeniem. Też w pewien sposób jako ósemka podłączał się do akcji ofensywnych, jego nie ma. No Goli Zadek, no to zaraz wydaje mi się, że okres ochronny na tego piłkarza się już zaczyna kończyć, bo ten sprint wczoraj i to rozumiem, że się kibice śmieją, że Piotrek Glazło 35-letni go wyprzedza, ale to chyba widzieliśmy już od początku. Że to... I my to zastanawia tylko, jak skałci Lecha go oglądali, czy oni widzieli w nim szybkość. Bo no to mnie zadane, nie, mi się kojarzy skrzydłowy z szybkością. To tak na logikę nawet. To nawet mi trener kiedyś, jak grałem w juniorach, mówi, że skrzydłowy oczywiście to tak z mogłem być, szybki i głupi trochę, tak? Głupi pod kątem tego, żeby wszedł w dribbling i nie myślał o tym. Dlatego ty na, na szósty tam dziękuję. Pokazać intriga zespół. mi się <słuk> trochę tak pomyślał. No to oczywiście z przekąsem, ale Golizadek po prostu to jest fajny piłkarz na pozycji numer 10, gdzie ma fajny przegląd pola, gdzie ma ciekawą technikę, taką użytkową też obie nogi operuje, no ale to nie jest piłkarz, który ci wygra po na zagrał teraz, tak? Na pozycji numer 10. No ale to wiesz, to taka dziesiątka jest, że oni cały czas w tym środku pola, ale mówię, ja nie rozumiem tego wyjścia na mecz kolejny raz. Pisałem o tym przed meczem. Sześć połów z rzędu na zero z przodu, z czego wczoraj, okej, okay, Lech do w pierwszej połowie cztery strzały, ale to były te strzały w końcówce pierwszej połowy, a panowie przez pozostałe połowy Lech oddał dwa strzały celne w pierwszej połowie. To o czym to świadczy? To też o nastawieniu mentalnym piłkarzy, jak wychodzą na ten mecz, bo ja mam do nich też zastrzeżenie. Okej, okay, Mariusz Rumak, Mariuszem Rumakiem, nie powinien być w tym miejscu, w którym jest, dostał szansę od losu, pewnie już jej nie wykorzysta, bo dzisiaj kibice Lecha słusznie drżą od to, czy w ogóle Lek będzie w europejskich pucharak, bo jeśli okaże się, że Piotr Rutkowski zastosował taki myk, że zwolnił Johna Van den Broma, który zostawił zespół na trzecim miejscu, ok, ze stratą ośmiu punktów, bo ja uważam, że Johna Van den Broma trzeba było zwolnić, tylko trzeba było zatrudnić być może kogoś lepszego w tamtym momencie. Idzie Lek miał jeszcze szansę, nawet zaryzykuje tezę na podwójną. Koronę, więc to, co się teraz wydarzyło w Lechu, to jest wielopoziomowa katastrofa, która się dzieje od początku sezonu. Z brakiem europejskich pucharów, z brakiem odpowiedniego wzmocnienia kadry, bo ja rozumiałem ten brak ewentualnych transferów, ale nie w momencie, jak ci się połowa zespołu posypała. Gdzie wiedziałeś, że mogłeś jeszcze kogoś kupić za Sołdze, gdzie Dagresztala nie ma i nie wiadomo, czy jeszcze będzie, gdzie Mikael Iszak dopiero wchodzi i widzimy, że to jeszcze trochę czasu minie, zanim ten piłkarz będzie do gry. I chciałbym tę wypowiedź spuentować tak – Teraz nie będzie się za Jeśli Lech nie osiągnie w tym sezonie nic, to Piotr Rutkowski bierze to na klatę i nie ma absolutnie tematu, że to Tomasz Rząsa, że to nie wiem, Bramkarz zawalił, że trener przygotowania fizycznego zawalił, czy ktokolwiek. Nie ma. To Ty wybrałeś, panie prezesie, Mariusza Romaka na trenera, to była Twoja decyzja, ryzyko, bo też nie zgadzam się z tezą, że Lech nie ryzykuje. To było ogromne ryzyko. No i na dzisiaj się okazuje, że się ono nie opłaca, bo Lech w ofensywy nie kreuje, defensywę poprawił, ale to musisz coś budować. Nie może taki zespół jak Lech Poznań z kadrą najdroższą w historii tego klubu no robić takie jaja w ofensywie, bo to jest kompromitacja. To po prostu. I jak jeszcze też zobaczyłem, że Lech w sześciu spotkaniach zastalał Mielec, to już trochę pójdziemy w przeszłość. W czterech meczach nie zdobył bramki. No to okej, okay, to też sobie zdajesz sprawę, że to jest trudniejszy rywal. To musisz na niego ruszyć. Od początku, ty przyjechałeś ten mecz wygrać. W momencie, kiedy dla mnie to była ostatnia szansa w tym momencie na to, żeby nie wypisać się z walki o Mistrzostwo Polski. Bo teraz może ktoś powie w Warszawie, dobra, wygramy z Jagiellonią cztery punkty. Okej, okay, ale to masz ten mecz z Jagiellonią. Lech też miał taką szansę, jej wtedy nie wykorzystał. Teraz co się dzieje? Panowie, no Lech ma dziewięć 12 zwycięstw, 9 remisów, 5 porażek. No to jest bilans i ile? 5 punktów, tak chyba. 78 było do zdobycia. To jest 57% zdobytych punktów. No to to jest śmiech na sali z taką kadrą. Jeszcze ja przystępujesz do tego meczu wiedząc, że zremisował Raków, zremisował ile możesz się mylić. Jednej rzeczy, na rzeczy na mi w Ale skoro mówisz o w so że... słabych początkach, to jednej rzeczy mi brakuje. Czasem takiej, że jak mocny zespół w danej lidze yy, wchodzi w mecz, to rywal szybko przekonuje się o tym, z kim gra. Znaczy, to nawet nie musi się kończyć golem, ale na dzień dobry wiesz już, że grasz z taką drużyną, która jest poważna, która walczy o, o te najwyższe wiesz, cele. A tu. W sumie, co to znaczy, że Lechem... grasz? Dzisiaj powinieneś grać z Legią Warszawa, to idziesz wygrać ten mecz. To był też zarzut, jak rozmawialiśmy, że lepiej przyjechał na Łazienkowską i co zrobił? Nic nie zrobił. Miał wtedy Legię Warszawa, która była po Zieliński Mostar po meczu trzy dni wcześniej. I kto prowadził grę w tym meczu w większości? No Legia Warszawa, tak. I to był wtedy kadencja Johna Vanderbra. Okej, okay, okej, okay, może on przyjechał na remis. Taka była taktyka, ale Mikael powiedział wtedy w jednym z wywiadów, że nie rozumiał tego przygotowania do tego spotkania. To ja nie wiem, czy lek teraz chce kunktatorsko grać na zero z tyłu. No dobra, ale to musicie coś strzelić z przodu. Ja dzisiaj uważam, że to powinno być takie wyjście, jak wychodzi pogoń szczecin na mecz. Ja nie mówię, że Lech powinien być pogonią, ale pogoń wychodzi, dawaj, gol. Tracimy na 1-1, dobra, nic się nie stało, jedziemy dalej. I tego nie widzę w lechu Poznań. Przypomnijmy ostatnio jest wartą Poznań. No kto w pierwszej powie więcej sytuacji? No to Warta Poznań mogę, mogę prowadzić. Potem okej, okay, tu błędy, tu marfiński błysk geniuszu Welde, bo jednak ten chłopak to potrafi. No i ile wygrywa to spotkanie, no ale to była znowu indywidualna jakość, to był mecz, o tym mówiłem przed tygodniem, ale za kadencji Johna Vanden Ja po prostu nie mogę tego zrozumieć. I teraz masz taki terminarz, że jakbyś wygrał ze Stalomyelec, to naprawdę dzisiaj by się w Poznaniu kilku osobom oczy świeciły, dokąd to może zaprowadzić, bo masz pogon z która przyjedzie po pucharach. Potem Masz wyjazd na puszczenie Połomice, do pokazać cały Pałóżu. terminarz na Potem masz mecz u siebie, na wyjeździe w, w Łodzi z łks em i przyjeżdża do ciebie Krakowia. No nie, nie, nikt mi nie powie, że to nie jest terminarz, na który mógłbyś przed finałem Pucharu Polski naprawdę wyskoczyć na przynajmniej mecz zasięgu do Jagiellonii. czyli trzy punkty, yy, trzy punkty straty, bo Jagielona też ma teraz trudniejszy terminarz. Na pewno porównując terminarze Lecha Poznań i Legii Warszawa, to dużo korzystniejszy jest ten Lecha. Teraz Pogoń, Usiewie, później wyjazdy na Puszczy i ŁKS, czyli drużyny, które bronią się przed spadkiem. U siebie, potem jeszcze masz mecze z Krakowią, Legią i na koniec z Koroną, wyjazdy na Widzew i Róg. Więc to jest naprawdę taki terminarz, który daje spore możliwości. Natomiast na razie tych możliwości Lech absolutnie nie wykorzystuje. I tutaj wspomniałeś Dawid o goli zadechu. To, to też sobie możemy pokazać, bo oczywiście tu nie chodzi o to, żeby z jednego piłkarza tylko robić winnego. Natomiast kiedy mówimy o tej nieudolności... W ofensywie o tym braku strzelania goli, czy, czy braku nawet kreowania sytuacji, no to to jednak bardzo źle wyglądają te statystyki. Aliego goli zadecha w Lechu Poznań. To jest już ponad 630 minut, które on uzbierał. Zero goli, zero asyst, dwie żółte kartki, łącznie sześć strzałów oddał w tym czasie, czyli tak mniej więcej wychodzi jeden strzał na 100 minut obecności na boisku i mniej więcej jeden celny strzał na tam 300 minut z hakiem. Cztery wykreowane szanse to też nie jest najlepsza średnia, bo tutaj. Pytanie, tak, ile zbacz... wykreowanych szans było w meczu, z Zawiszą tego, bo z tego, co pamiętam, to on wtedy. To są dane z no, klasy, tak. No tam to chyba też wszedł w drugiej połowie dopiero, tak, 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 nie tak pamiętam. No słuchajcie, no on ma ode mnie więcej tylko żółtych kartek w tym sezonie. No to, to, to jest taka dyskusja, wiesz, gdybyś to był piłka ściągnięty, bo to też trzeba o tym powiedzieć, za nie wiem, 400 tysięcy euro, 500 tysięcy euro, to jeszcze byśmy mogli powiedzieć, że wziąłeś gościa do odbudowy, mmm, który jest ciekawym prospektem, jeśli chodzi o przyszłość, a tu wziąć gościa za rekord transferowy. Zero, to miał zero. Być... Duży atut Lecha Poznań na fazę grupową europejskich pucharów jesienią. Tak przedstawiano. Macie, to miał być transfer na rundę wiosenną też. W sensie, im dłużej trwała ta no, przerwa później, jego później, tak, no, Lech z Pucharów tak, i tak dalej, i mówiono o tym, to będzie transfer na rundę wiosenną, a on w trakcie zimowych przygotowań poleciał na Puchar Azji no i wrócił no, Puchar Azji teraz słodny. pojechał na, na, na kolejne zgrupowanie, jakby cały czas go inaczej, więcej go nie ma niż jest i też była, pamiętam, no, sam pisałem o tym tekst, bo to wypłynęło, pamiętam, chwilę po naszym, jak robiliśmy program okno transferowe, i to było takie naprawdę gorące, news. Piotr Koźmiński to podał. Potem weryfikowałem te informacje, jak będzie transakcja wyglądała. No to na początku było, że we wrześniu będzie gotowy. A potem okazało się, że na ostatni dzień października był ready, no ale grał do 16 grudnia. Potem on pojechał z powrotem do, do siebie do Iranu. Potem był Puchar Azji, wrócił po Pucharze Azji. No to był ile? Pucharazzi się skończył w okolicach dziesiątego, tak. Wrócił po chyba pierwszym meczu z agłymi Lubiń, czyli w połowie lutego. Mamy hmm, początek kwietnia, czyli w klubie był dostępny do gry tak na oko 3,5 miesiąca, a gość przyszedł w lipcu. A z Ma czym to wiąże się tego problemy, czy w ogóle. Po prostu pre, wydaje jakiegokolwiek się, wpływu na ofensywę? Wydaje mi drużyny. się, że po prostu on jeszcze się nie dostosował jeszcze do tego, jak się grał na szelidze. Że jednak to jest liga, gdzie jest taktycznie bardziej są zespoły zbudowane. Nie tak jak w Belgii, gdzie wydaje mi się, że tej przestrzeni jest zdecydowanie więcej do gry. Po prostu ma problem, żeby się w tym odnaleźć. Lech jest w trudnym momencie. Koledzy też nie są w stanie go wyciągnąć, bo wiecie, czasami dołożysz nogę, tak? Już strzelisz gola. Nie wiem, dadzą ci karnego na 3-0. Też się w pewien sposób może przełamać No tego nie ma, więc to też jest kilka aspektów. No słuchajcie, ja bym jeszcze go może nie tyle, że skreślał, ale to już jest moment, żeby go rozliczać, bo wiele było takich historii w Lechu Poznań, że goś teraz nawet na Nagle odpali w trzech, czterech pierwszych kolejkach następnego sezonu i będziemy mówili, że ma papiery nagranie, no ale on popisał trzyletni kontrakt. No to też trzeba już w pewien sposób amortyzować tyle, ile on kosztował, więc Lech na wielu rzeczach oszczędza, a tutaj poszedł tak grubo, że jeszcze tak grubo, to chyba nigdy nie poszedł. Nawet kiedyś, jak się śmiali, że Radut zarabiał po 80 tysięcy złotych miesięcznie, a też nic do tego klubu w dłuższym okresie nie wniósł. No ja na przykład też, jak już tak rozmawiam o piłkarzach, jestem załamany dyspozycją Joela Pereyry, no To jest w ogóle gość, który w ogóle nie przypomina piłkarza, który na, na naszych boiskach. To jest naprawdę zastanawiające, jak pod formą jest wielu piłkarzy, bo naprawdę za mecz ze Stalą Mielec i w ogóle spotkania ostatnie nie można mieć zastrzeżeń do duetu salamon Blazić, bo Milić akurat też był pod formą i słusznie usiadł na ławce z To jest dzisiaj monolit plus mrozek, na tym możesz budować, no ale nie ma nic więcej. No Radek Murawski też mam wrażenie, że nie jest w najwyższej dyspozycji. No, no Marfiński i Szymczak to są piłkarze, którzy dzisiaj powinni usiąść na ławce rezerwowych, tylko kto ma grać? Jak masz jednego napastnika i drugi jest, no jeszcze nie w pełni. Nie w pełni sprawny. No i Choticza nie ma. Nawet był Lisman, fajnie się prezentował. Też go nie ma i nie będzie, bo kontuzja, kontuzja kolana. No Dziuba ktoś pisał, że miał teraz odniósł kontuzję w meczu rezerw z Pogonią Siedlce. No to też nie wiadomo, czy w ogóle piłkarz... No, ale o czym my mówimy, że Max Dziuba ciągnął Lecha Poznań, no to bardzo, bardzo słabo to wygląda. Ratowanie się też Alanem Czerwińskim na skrzydle, który no... No to ale to już nawet o jest. tym nie mówię, bo to jest, to jest jakby oczywistość, że to się dzieje i okej, okay. inaczej zremisować Mielcu z drużyną, która jest najlepiej punktującym zespołem w Ekstraklasie w 2024 roku to nie jest wstyd, ale nie w tym momencie sezonu, kiedy ty musisz wygrywać, a ja wczoraj po drużynie Lecha widziałem, że ona w 20 minut chciała wygrać mecz. Czasami ci się uda. Ale nie zawsze ci się uda też tak dobrze zorganizowanym zespołem, gdzie nawet Kamil Pajnowski zagrał wczoraj bardzo dobry mecz w miejsce Maksymalna Pingota. Jeszcze tylko nawiązać do tej sytuacji z Krzysztofem Welde i, i tą sytuacją, która na Waży była e, ostatecznie sprawdzana. Czy tu chciałbyś wyrazić jakieś swoje zdanie no, odmienne to, albo. Czerwona kartka, no to jest dla mnie decyzja niezrozumiała, no bo jednak wychodził na czystą pozycję Krzysztof Welde, rzut wolny, czerwona kartka i, i tyle. A. a... Damir Stefański podjął inną decyzję i w ogóle nie wiem dlaczego taką podjął. No bardzo zaskakująca sytuacja trwająca 5,5 minuty. Czy znaczy oni tam sprawdzali czy nie było przewinienia w polu karnym, nie? To było takie kluczowe. z jeszcze może szukali na początku. czy na podstawie tych powtórek, które widzieliśmy w trakcie transmisji, no to było sprawdzane tylko czy to nie było w polu karnym czy nie, bo tych kamer było dość dużo. No to kwestia która też już mnie w pewien sposób zbulwersowała, to już był mecz Śląsk piast Gliwice Śląsk-Wrocław. No jednak tam dwa razy war się dobrze zachował. Nie rozumiem sytuacji. Daniel Stefański i sędzia Szymon Marcina, jak dla mnie oczywisty fałd, już o tym mówiłem, ale też nie, 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 nie widziałem jeszcze może eksperckich wypowiedzi na, na ten temat, bo nie miałem okazji oglądać wczoraj chociażby pana Adama Lyczmańskiego, jak on się odniósł do tej sytuacji. Yy, z, z, no, Przewieleniem klimali na Muniozie, moim zdaniem. Sędzia Marcin nawet nie został wezwany do waru po raz trzeci w tym meczu. No i wczoraj Daniel Stefański nie widział tej sytuacji w ogóle na początku. Okej, okay, może jestem w stanie to zrozumieć, bo ten stempel nie był zbyt duży, ale reakcja Welda była taka, że. Okej, okay, sędzia nie wiedział, co podjąć, nie podjął nic. WAR go skorygował, no ale też nie rozumiem, no to musi być czerwona kartka. No jeśli to jest doxo, czyli sytuacja zero jedynkowa czarno biała no to daje czerwoną kartkę tylko znowu dobra bo też się kibice Lecha oburzyli no, czy by to coś zmieniło. no Może by zmieniło bo by jeszcze 15 minut do końca meczu więc tutaj błąd tylko no, jeśli też kibice Lecha Poznań czy Lech Poznań patrzeć na to że Daniel Stefański kogoś wyrzucił czy nie wyrzucił z boiska no wiadomo no jest to może bezpośredni wpływ na przebieg tego meczu ale no to, to, to jest za mało to Lech Poznań dzisiaj jeśli Myśli, łudzi się o Mistrzostwie Polski. Popatrzysz w tabelę mm, 6 punktów. Okej, okay, może do zrobienia, faktycznie. Nie wiem, Legia wygra z Gilonią, Leg wygra z, z Pogonią, robią się trzy punkty. No ale jednak przede wszystkim trzeba pomyśleć, czy my tak grając jesteśmy w stanie stać Mistrzem Polski. Bo moim zdaniem nie. I to, że na początku ja też powiedziałem, jeśli chodzi o to, że zdiagnozowano problemy i wzięto Mariusza Rumaka, bo on był w pewien sposób gwarancją, gwarancją na pierwsze, pierwszy ten okres, że to może wypalić. No ale to było, widzicie, no to się wszystko po trzech meczach skończyło. I to jest też kwestia... Nie tak nie było żadnej. Słucham? Gwarancji nie było Znaczy żadną. był gwarancją, ten duet bardziej trenerski mnie przekonywał. Rumak, Janas, tak? Że ten duet będzie w stanie wznieść Lecha defensywnie na tyle, że ta drużyna, bo mecz z Jagiellonią, wydawało mi się po tym meczu, że jak tak będzie Lech grał, Czyli gdzieś strzeli gola i będzie się murował, to w tej lidze, gdzie jest taka, mm, taka rozrzutność, jeśli chodzi o punkty z czołówki, możesz coś z tym zbudować. Tylko taka indolencja w ataku, to chyba się nikt nie spodziewał. I dzisiaj Mariusz Rumak też jest tego winny. I moim zdaniem, no. Wiesz, tam z była faktycznie dobra pierwsza połowa, ale w drugiej też to się różnie mogło pogadać. Ale gdyby nie ta… Fan... Okej, okay, to wiadomo jest gdybanie, ale akurat o ich w ostatniej sekundzie meczu, w zasadzie w ostatnim strzale. Tak. Przepuściłby, to też byłaby inna narracja. To, to ta... też możemy tak mówić. No ale bo... wiadomo, zawsze wynik kształtuje opinię. Gdyby ja Szymczak nie zatrzymali mu piłki w pierwszej połowie na... na połowie, na linii bramkowej też mógłby być gol. Po prostu ja w pewien sposób próbowałem rozumieć tę decyzję. Próbowałem, to jest dobre słowo Piotra Rutkowskiego, ale dzisiaj nic go nie broni, bo to on, tak jak mówiłem, ponosi odpowiedzialność za to, on jest właścicielem tego klubu, on podjął tę decyzję i to jest jego wina w tym momencie, że Mariusz już jest trenerem Lecha i konsekwencje tego, jak Lech nie wejdzie nie wyjdzie do pucharów, no to panie prezesie, to no to nie, nie, będzie, nie będzie możliwości powiedzenia, że nie mieliśmy innej opcji, nie mieliśmy pieniędzy, działaliśmy pod presją czasu, nie ma żadnego wytłumaczenia. Mariusz Rumak po prostu był trenerem z telefonu w pewien sposób i był na miejscu i to są, no już nie chcę mówić o finansach, bo wydaje mi się, że to nie zaważyło akurat w przypadku Lecha Poznań, bo tych finansów jest bardzo dużo. O przyszłości Mariusza Rumaka, jeszcze dotyczącej nawet tej rundy sobie porozmawiamy, ale najpierw chwila do naszego partnera programu, którym jest catering Pomelo, czyli dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu, a na naszych widzów czeka specjalny rabat, Więcej informacji znajdziecie w opisie naszego programu. Do Lecha Poznań jeszcze oczywiście wrócimy, to obiecujemy. Natomiast teraz jeszcze pora porozmawiać też o Legii Warszawa. Dawid cały czas mówi, że patrzy się w tabelę, no to te nadzieje na, nawet na mistrzostwo, jakkolwiek to kuriozalnie brzmi w Lechu Poznań, mogą być. A czy ten mecz z Górnikiem Zabrze, jeszcze takie malutkie nadzieje, twoim zdaniem w Legi też na ten tytuł i tę pogoń taką wielką za, za mistrzostwem wzniecił, czy, czy niekoniecznie? Ja tylko dodam słowo, bo Mariusz Rumak, było to zapytam na konferencji, powiedział, że wierzy w tytuł mistrzostwa. Ale no, z drugiej strony, jakby powiedział coś innego, to ja wydaje mi się, że chcielibyśmy komunikować. Samochodem z... prywatnym na, pracę na stronie Lecha Poznań. Znaczy, moim zdaniem, kluczowy dla Legi w walce o Mistrzostwo Polski był mecz z pogonią Szczecin w Warszawie, że po tym meczu jednak no, te, te nadzieje zostały tak no, dość mocno zredukowane i, i w no tak, wielu tak w przypadkach wręcz, wręcz wyzerowane, to, to tak bym powiedział. No, dzisiaj Legia jest w takiej sytuacji, że ma 7 punktów straty do i bezpośredni mecz z Jagielonią i to to akurat za tydzień, tylko z drugiej strony ja sobie przygotowując się do tego programu sprawdziłem, no w tym sezonie Legia nie miała dłuższej serii niż dwa zwycięstwa z rzędu w Ekstraklasie i te dwa zwycięstwa z rzędu się teraz przydarzyły, czyli wygrana z Piastem Gliwice i z Górnikiem Zabrze, więc jeżeli Legia ogra Jagiellonię to to będzie pierwszy w ogóle taki przypadek w tym sezonie Legii, kiedy miała trzy ligowe zwycięstwa z rzędu, a mamy początek kwietnia i 27. Kolej, tak czy 26, 20, 27 przed nami, to, to też wiele, wiele mówi o dyspozycji Legii. Natomiast czy, czy Legia ma prawo myśleć o Mistrzostwie Polski? Skoro Lech może myśleć, mając 6 punktów, to, to wydaje mi się, że tak, ale warunek jest taki, że Legia musi wygrać z Jagielonią, bo to jest mecz, który ci zdefiniuje walkę o tytuł w ostatnich tygodniach Ekstraklasy, Bo jeżeli Jagielonia wygra bądź padnie remis, no to moim zdaniem te szanse już nie będą w wysokości 1%, tylko 0,2%, bo będzie musiał się zdarzyć prawdziwy cud. Choć cały czas jestem i tak zdania, że musi się zdarzyć cud, żeby Legia została mistrzem Polski. Wydaje mi się, że to jest też kwestia rywalizacji w tym momencie, już jakkolwiek to brzmi, prowadząc ten program z Wami od początku. No już od dłuższego czasu, że tu iść walka o Puchary w tym momencie przede wszystkim. Że to jest punkt, punkt pierwszy, bo też zobaczymy, jak się potoczą sprawy w, w maju, czyli w finale Pucharu Polski. Bo jakby wygrała Wisła Kraków czy Piast Gliwice, no to pętla się zaciskał, u niektórych coraz mocniej, no bo wtedy trzy miejsca będą dawały tylko europejskie Puchary i to już nie będzie wesoło, bo dzisiaj, no dzisiaj tabela wygląda tak, że te różnice są właściwie żadne i każda kolejka może. Cokolwiek przynieść. Też, też to, co Paweł powiedział, się z tym zgadzam. Jeśli będzie remis na przykład w spotkaniu przy Łazienkowskiej, to jak to będzie bardzo dobry wynik. Dla Jagieloni, Oczywiście, zwycięstwo to będzie fantastyczny wynik, i takie przypieczętowanie tej drogi po, po historyczny tytuł, ale no, to jest ostatnia szansa. Wydaje mi się, że cała czołówka może trzymać kciuki w tym momencie za, za legię Warszawa. Tym bardziej, że legia też po tym meczu ma jeszcze dwa kolejne mega sprawdziany. Zaczyna się ten okres, jak się cofniemy do października, to legia od meczu z Jagiellonią wpadła w ten wir taki czarny i, i ten. Ten terminarz w tym momencie się znowu zaczyna, tak, bo wtedy właśnie się zaczęło to wszystko od porażki z Jagiellonią. była porażka z Jagiellonią, porażka z Rakowem, porażka ze Śląskiem Wrocław i porażka ze Stalą Mielec. A wyjazd w Gliwicach jak wyglądał? Legia wygrała, remis, remis, tedy remis. Był i ten rzuzowe. Rzuzowe, tak, tak i potem był ten mecz też z, z Górnikiem Zabrzej wygrany tu w jeden. ostatniej minucie Zabrzej. po strzale Igora Strzałka i i, tu, i później te cztery mecze przegrane, więc no zaczyna się ten no taki dość no to ścieżka zdrowia. Tak? Tak, bym, tak bym powiedział. To też jest istotne. Ale... Ewentualnie, jeśli Legia miałaby wygrywać, ile wygrano, bo jednak 0-2 z pierwszego meczu, a to też jakiś tam swój wymiar potem może mieć. bym do tego terminarza, który jeszcze na moment możemy też pokazać. Podchodził dwojako. Nie wiem, czy się tutaj zgodzisz, bo jeśli spoglądamy z perspektywy Legii Warszawa, że interesuje ciebie mistrzostwo. To uważam, że ten terminarz wcale nie jest zły. To znaczy, on daje tobie szansę na bezpośrednie nadrabianie. Nie musisz patrzeć na innych, wygrywasz swoje mecze i nadrabiasz do kolejnego, do każdego z tych rywali. Ale jeśli walczysz o puchary i zależałoby tobie przede wszystkim na tym, żeby mieć jak najłatwiejszą drogę do punktowania, to on już taki korzystny nie jest. Znaczy, oczywiście, jak będziesz wygrywać, to nie ma żadnego problemu i, i fajnie. Natomiast ci rywale faktycznie są trudni, no bo to jest jak Jelonia teraz, później wyjazd na raków. Raków u siebie gra, gra bardzo dobrze. Śląsk u siebie, no stali też bym nie. Stal wyjazd. To jest bardzo, bardzo trudny potencjalnie wyjazd, bo tak jak powiedziałeś stanę więcej punktów w tym roku kalendarzowym. Radomek u siebie później wyjazd na Lecha i warto kończy z Zagłębiem u siebie. Natomiast jeśli Legia miałaby walczyć o mistrzostwo to chyba mamy 8 meczów zostało to 7 zwycięstw to jest minimum. No, tak. To ja się z tym zgadzam. No, mówię, łatwo już było. Okay, Martini finałów, tak? Tą idąc tą to idące To To, to mówił dziewięciu, o dziewięciu, dziewięciu finałach i na razie dwa wygrał. No i, i to, to trzeba mu, U. mu U. powiedzieć. U. Bo kiedy, Ostatnie prawie tam, tak. Nie, no kiedy? 9 trofeów, ja tak pamiętam sobie 9 o, tych, o tych, o tych. To chyba da trener. Lechigdańsk Gdańsk w tamtym roku mówił. Walda? Badia. Badia wczoraj był. I, i, i trener Vadia mówił właśnie o tych finałach Lechich Gdański no i tak dalej. No i wygrał jeden z, Lechii, z Legią, z Legią. Był Ale to już, był taki... to już było wtedy po, po spadku, ale... Tutaj... Nie no łatwo Maciek, łatwo już było i to co do tego to, to nikt nie ma wątpliwości. No Legia punktowała katastrofalnie, jeżeli chodzi o, to, o pierwszą część rundy jesiennej. No tutaj te nadzieje mogą się tlić tylko poprzez to, że, że też pozostali ryby ale punktują na, na słabym poziomie i co do tego nikt nie ma wątpliwości, bo to jest ten paradoks, że każdy klub poza Jagielonią gra słabo i nie powinien być w tej walce mistrzostwa, ale jest, bo wszyscy pozostali też no razem, wiesz, razem sobie powinien, powinien, najwyżej przeciętni. Śląsk naciął punktów jesienią, no i więc to czy powinien? No, znaczy naciło, no, naciułał, no punktów. Mówię o walce o mistrzostwo na bazie tego, jak się po prostu prezentujesz wiosną. No tak. No Oprócz na... Jagiellonii? No to jak... Ja też zresztą miałem swoje pewne. Abyśmy zrobili tabelę rundy wiosennej, tak, od 1 stycznia 2024 roku, no to Stal Mielec powinna się. się powinny. Się... Składa, że posiadamy taką tabelę. No to by może pokazać, pokazać, tak. Stalmielec Stal Mielec powinna pierwszy. walczyć. No, ja teraz robiłem zestawienie do piłki nożnej za marzec. No, w marcu łódzki klub sportowy zdobył Piłem 7 dzisiaj. punktów. No to bardzo nam miło I, i dziękujemy w imieniu prasy drukowanej jeszcze, A, ale no, to są takie dość. Nieoczywiste wyniki, nie dość nieoczywiste do... Te dorobki punktowe, tak, jeżeli chodzi o, o, o zespoły, bo tak jak no, mówię, Śląsk, Wrocław przepychał mecze jesienią, tak wiosną, moim zdaniem, piłkarsko Śląsk się w wielu meczach prezentował zdecydowanie lepiej niż jesienią, no i nagle te punkty, te gole się nie zgadzają i jest jak, jak jest, I, i takich przykładów jest, jest kilka. No, mówię, no Najrówniejsza wydaje mi się Jagielonia, i w tym momencie to, to Jaga, moim zdaniem, jest faworytem no widać do, do I to mi się przewaga no tak, ponad jeden mecz. Też. Ale to jest to. O czym Dawid mówił o tej mentalności, na przykład pogoni Szczecin, no ale patrzysz na niej włączasz. Akurat robiliśmy, z żoną oglądałem ten mecz, tak kątem oka zerkaliśmy, bo tam przygotowania świąteczne, i mówi, o kurczę, oni strzelają od drugiego gola, chcą trzeciego. Strzelają trzeciego i do po czwartego. Tam jest non-stop takie pozytywne nakręcanie się i strzelili szóstego. To jeszcze dzisiaj rano słuchałem Tetryków na gol PL, no i mówi Kuba Olkiewicz, no było szósty, no i jeszcze siódmy raz poleciało przez te bramki i bramerszki strzelone. No, mimo że ten gol Chesusa i Maza nie został uznany, tak z samej końcówki spotkania, ale to, to pokazuje, że ta drużyna, no, no ona chce wygrywać i ona właśnie nie jest wyrachowana. Ona jest właśnie taka. Pozytywna, nakręcona, idąca cały czas do przodu. No i dyskutowaliśmy o tym w naszym gronie nawet wielokrotnie. Czy Jagielonia za to nie zapłaci koniec końców, tak, że tak trochę być może naiwnie, no i się okazuje dzisiaj po 26 kolejkach, że, że Jagielonia za to nie płaci, wręcz przeciwnie jest za to nagradzana, bo strzela mnóstwo goli, strzela na poziomie wisły kraków, tak z sezonu 0405 05 tam 0,3-04, więc to jest coś niesamowitego. Dzisiaj Jagielonia ma więcej goli niż prawie wszystkie drużyny z poprzedniego sezonu Ekstraklasy klasy po 34 czterech kolejkach, więc to też pokazuje. Jaki to jest zespół i jak podchodzi do, do piłki nożnej, i zespół, i przede wszystkim trener Adrian, Adrian Siemieniec. To jest, mam też takie przemyślenie, że jak ktoś inny nie zostanie mistrzem niż Regilonia, i nie wiem, będzie brakował punktu dwóch, i wiecie jak to się mówi, a, bo tam mogliśmy wygrać, tam mogliśmy zremisować, to tych meczów wszystkie te zespoły mają aż tyle. Że to mógł być naprawdę wymieniać i wymieniać, bo dla mnie na przykład największym jednak rozczarowaniem tych ostatnich tygodni, oczywiście powiedzmy oprócz Lecha Poznań w tym wypadku, no to jest Raków Częstochowa jednak. Bo oni, tak cytując znowu Piotra no przecież te ostatnie kolejki to była autostrada po wygraniu z Lechem 4-0 do tego, żeby dzisiaj być nawet wyżej niż Jagiellonia, A po prostu zostało to tak zaprzepaszczone, że bardzo jestem ciekaw też tych dwóch meczów teraz, bo. Raków jedzie do Radomia w piątek i umówmy się, że tam jest w stanie wygrać, mimo nawet tego, co prezentuje, patrząc na to, jak gra Radomiak. jak bez napastnika, prawda? No jest ten y, żor, nie Żordał, ten drugi teraz, to, co przyszedł, zapomniałem nazwiska, wypadło mi z głowy, y, co przyszedł y, za rocze. Teraz wszedł wczoraj na, na boisko, zaraz może czat, czat przypomni, no i potem jest ten z I tu jestem ciekaw też, jak to będzie wyglądało w kontekście Rakowa, bo ja, ja ich trochę skreśliłem, ale, bo po prostu no, no jeśli robisz 6 punktów na 12 w meczach z Koroną, łks i puszczą i całym, całym dołem tabeli, no to tu, tu naprawdę wydawało mi się, że tym bardziej, że kadrowo tam się zaczęło zgadzać i też jeszcze słówko że oni mają wybitnie mało problemów kadrowych, że tam wszyscy są zdrowi, teraz nawet Murawa została naprawiona, więc ta droga do mistrzostwa Naprawdę wygląda bardzo ciekawie, bardzo jestem ciekaw tego tygodnia. Nowy asfalt na tej autostradzie wylali. Już. Tak jest, no znaczy, w, w tym jest, prawym pasie. to też jest. inaczej, kiedy jesteś na, na pierwszym Gdzieś, miejscu, już nie muszę wyprzedzać. Tak. Kiedy jesteś na pierwszym miejscu, tam nie wiem, po 20 kolejce tej a tak. kiedy jesteś po 31, tak, nie, że to ciśnienie jest jednak, jednak inne, ale jakoś no, no mówię, ten projekt w Białymstoku, jakoś tak no, no widać taką pozytywną, pozytywną energię i Jagiellonia może być zespołem, który w XXI wieku zanotuje największy awans rok po roku do spółki z Piastem Gliwina bo tam będzie różnica rok po roku, a awans o 13 miejsc, więc no to jest naprawdę... No rok temu o tej porze to Adrian się Siemiec przejmował drużynę z stoku, po Macieju Stolarczyku, no i tam wszyscy... Jagiellonia nie miała wtedy żadnego zwycięstwa na wyjeździe, nie potrafiła wygrać dwóch meczów z rzędu w Ekstraklasie, no a dzisiaj Jagiellonia walczy, no jest głównym kandydatem i, i wydaje mi się, że faworytem do Mistrzostwa Polski. Panie, wiele razy widziałem, jak nas pytają, kiedy my zrobimy program na przykład Białystok-Wrocław czy tam Białystok-Częstochowa, musimy od tego uciekać, więc muszę tutaj pilnować, żeby było Lechu a także Olegi, Paweł, do Ciebie pytanie, bo tak było dosyć sympatycznie i, i cukierkowo wokół Legii po tym meczu z Górnikiem Zabrze, ale że złe, jego wypowiedź pomęczowała. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robią. Nie wiem, co mnie czeka, czy zostanę w Legii. Jeśli odejdę, to będę dumny z tego, co osiągnąłem w tym klubie. To nie ode mnie zależy, jaka czeka mnie przyszłość. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że nadal będę grał w piłkę. Co i komu, Twoim zdaniem, chciał powiedzieć że Żozuę taką wypowiedzią po wygranym meczu? No, wydaje mi się, że po tych pierwszych rozmowach, to o czym informował Tomek Wodarczyk, po prostu obie strony są daleko od porozumienia, ale na tak wczesnym etapie negocjacji, to no, to jest. Także, ok, że Zue ma jakieś swoje oczekiwania. Dostał ofertę gorszą niż ta, która obowiązuje, ten kontrakt, który obowiązuje obecnie. No i, i dlatego te, te strony są daleko, ale rozmowy trwają. Rozmowy nie są zakończone, z tego co, co wiem. I, I tak naprawdę no, żadne decyzje nie zostały podjęte. No tu jest. To, to, tak naprawdę czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię, nie wiem, co mnie czeka. No, to to Jozule mówi w zasadzie za każdym razem, kiedy ja gdzieś go pytam, czy coś drgnęło, no, on mówi cały czas nic. Żadne decyzje nie zostały podjęte i, i tyle. Jesteśmy, jesteśmy daleko, ale to nie znaczy, że za dwa miesiące te obie strony się nie zbliżą do siebie na tyle. Nie zaczną ci niektórzy ludzie doceniać tego, co robi, tak? <grym> nie wiem, nie mam pojęcia co za ludzie, o, o, kim, o, kim, o kim mówię. Bo to, wiesz co, ja to bym ma... wstawał, że tak ci co wyżej tak. trochę niż boiska się. Tak. No, tak mi się myślę. też wydaje, to, 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 to myślę, że masz rację, ale tak naprawdę nawet patrząc na nastroje kibiców po niektórych meczach, no nie wiem, miesiąc temu też wiele osób mówiło, choćby po meczu z Koroną Kielce, tak, że o bez Rozułę, zobaczcie, Legia zaczęła grać szybciej do przodu, że ta odpowiedzialność rozłożyła się na barki innych, jest Kapustka, jest Gual, może Litim będzie lepiej, lepiej grał, no, a wczoraj myślę, że Rozułę wysłał taki mega mocny sygnał do tego, że on nie powiedział tu ostatniego słowa. Gdybym ja był dyrektorem sportowym, ja bym zaproponował mu roczny kontrakt i jakoś spróbował się z nim dogadać, ale dyrektorem sportowym nie jest. No, mocna teza. Ja bym poprosił naszego wydawcę o sądę, czy może zrobić, czy złe w legi powinien zostać, czy nie. Jestem ciekaw, jak się nas, nasi ludzie wypowiedzą, bo. Pytanie, którzy ludzie. Tego co wiem, to w Twoich zniosek został szybko przyjęty. Tak, dziękuję. Tak. Zaraz dziękuję, pojawi się dziękuję, dziękuję bardzo. Ankieta, ale wiesz co, myślę, że no, ta ankieta będzie bardzo korzystna dla żyły. Masz jakieś wątpliwości, no, to że to nie będzie? No me... właśnie to jest to, że wiesz, to jest jakbyśmy zrobili po meczu, nie wiem, z widzewem łódź, to pewnie by było sprawdzało. Szczególnie, że jeszcze jeden z tych kibiców się... nie będzie musiał. Znaczy, wydaje robisz. mi się, że jakbyś zrobił Wyłożyć. sądę w klubie, to Kostarynia Kostar To Sądy podniósł... w klubie nie mogę ci obiecać. No, zap, 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 ja go akurat nie mogę dla siebie zrobić tak, no To zobaczymy, jakie my mamy moce. Wydaje mi się, że Kostarynia podniósłby rękę za, a Jasek Zielinski tej ręki by nie podniósł, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu z Jozue, bo wydaje mi się, że jednak Legia chce inaczej budować kadrę. A mi się wydaje, że decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Wydaje mi się, że cały czas trwa Bo te dwa obozy narracja. się ścierać, tak. Cały czas. Ale uważasz, że te decyzje i dyskusja to dotyczy hmm. czego? Jakby. Rzozułę nagle przez dwa lata, które jest w Legii, ma być ocenione na przykład z perspektywy 2 ,5. 2 ,5, tych powiedzmy, kilku meczów, które zostały? Czy to bardziej jest taka decyzja, gdzie jest nasz górny pułap, który możemy zapłacić versus to, co on nam daje na boisku? Czego to może dotyczyć? No bo znaczy, mniej więcej wiesz już, to... jakim jest człowiekiem Rzozułę, jak gra w piłkę, co daje drużynie. Już znaczy, co daje wiele drużynie, nowego co się daje, nie dowiesz. Co daje klubowi też, bo Rzozułę to jest też piłkarz, który nie jest zaangażowany tylko w to, że wyjdzie na murawę, rozegra 90 minut, a później... Bajlando i leży i gra na PlayStation całymi dniami, bo on się angażuje, też chodzi na inne. No, on czuje, że ma naprawdę gigantyczną odpowiedzialność, że to, że jest kapitanem tego zespołu, to na swoich barkach czuje gigantyczną odpowiedzialność za tą drużynę i w ogóle za ten, za ten klub. I, I czego to może dotyczyć? Warunki finansowe to jest oczywiście jedno, kształt kadry to jest drugie, no bo. Dzisiaj okej, okay, zabierasz do no i masz pewność, że przyjdzie w jego miejsce taki gość, który wejdzie w jego buty i ci da taki poziom którego byś oczekiwał? No, no Nie do końca, tak? I to jest kwestia tego, co się Legii wydarzy w najbliższych tygodniach. Ile pieniędzy będzie do wydania na budżet płacowy? Trzeba pamiętać, że ten budżet płacowy też został jednak znacząco uwolniony, bo nie ma już kilku piłkarzy, którzy wystawiali dość faktury na dość wysokim poziomie co miesiąc, a sportowo niekoniecznie dużo, dużo dawali. Więc mówię, no ja. Ty Dawid, powiedział, że odważna teza. No to gdybyś ty był dyrektorem sportowym dzisiaj Legii Warszawa, nie podpisałbyś nowego nie kontraktu? Okay. wydaje mi się też, znaczy, okej, okay, czytałem tekst Łukasza Alkowicza w przeglądzie sportowym i jakby też bazuje na tych informacjach, że po prostu Legia Chcę pozyskać zawodnika, który będzie nieco inna, innym kreatorem, będzie szybszy, i wydaje mi się, że Legia też nie chce być tak uzależniona od jednego piłkarza. I wydaje mi się, że... i dlatego powiedziałem dwa obozy. Kostar nie pewnie, nie wyobraża sobie dzisiaj budowania zespołu dalej bez Jozua, a z kolei Jacek Zieliński pewnie ma na to nieco inny pomysł, i to są te dwa obozy, które się ścierają. Ja zagłosuję na nie, ale inaczej, jeśli to się wydarzy to też nie będzie to zła decyzja dla Legii Warszawy. A uważacie, że ta decyzja by może podjąć. być uzależniona na przykład od tego, czy Legia awansuje do mi się charakter? Wydaje że wydaje mi się, że ona będzie uzależniona od przyszłości, od tego, jak dyrektor Zieliński widzi kadrę Legii na przyszły sezon. I nie będzie to, będzie to analiza pod kątem tego, ile złe Inaczej, bo też na przykład nie wiem, czy on się zgodzi na roczny kontrakt. Myślicie, że czy na przykład nie będą się jeden plus 1? Z tego co pamiętam, to rok temu to od niego wyszło to, że na rok. Czy... No to okej, okay. no to też, jest to też jest to jakiś argument. Po prostu wydaje mi się też ta wypowiedź była. Ja ją odbieram tak, że ja bym chętnie został. Ale że niekoniecznie wszyscy ludzie chcą, żebym ja został. I... No ale to jeszcze jest pomiędzy tymi dwoma, jest warunki, na jakich ma, ma zostać. No i. Ci ludzie, którzy być może nie chcą, żeby on został, no mają jakieś, jakąś swoją koncepcję, on ma swoją. Generalnie to jest no mega złożony temat i, i tak naprawdę ja nie będę zdziwiony, jeżeli będziemy świadkami takiego serialu jak rok temu, czyli do końca sezonu się nic nie wyjaśni. I po ostatnim meczu z Zagłębiem Lubin dopiero będzie, tak jak teraz było po meczu ze Śląskiem Wrocław, taki specjalny klip, no i takie budowanie napięcia, że dziękuję, dziękuję, a koniec końców, że Josue zostaje na kolejny, na kolejny rok i, i to, to mówię, to jest kwestia dyskusji już pomiędzy tymi najważniejszymi osobami. Mi ja się wydaje, że tu może być wiesz. przeciąganie liny, że nie zdziwię się, jak zaraz może wypłynąć jakaś informacja ze strony, powiedzmy, nawet ośrodka menedżerskiego, że jest jakieś zainteresowanie, że żeby wywrzeć presję na Legię. Z kolei może Jacek Zieliński już z kimś negocjuje innym i jeśli mu się to nie uda, to wtedy wróci do tematu, z Bo ja pamiętam sytuację, jak Legia negocjowała z Kostą Runiaczem, to też Aleksander Wukowicz nie wiedział, czy będzie nowym trenerem Legii na kolejny sezon. Dopiero jak Jacek Zieliński. Tak jak dobrze kojarzy, miał już kostę to wtedy była informacja, przynajmniej trener Wukowicz wiedział, że już nie będzie trenerem Legii, więc ten, tego czasu jeszcze jest. To o tym mówiłem już kilka tygodni temu, że dla Legii to jest dobra informacja, że nie musi się z tym tematem śpieszyć, bo gdyby faktycznie dzisiaj wynikło, że a tutaj jakiś ciekawy klub dla Jozue, a Rzozue sam by powiedział, że widzi swoją przyszłość poza Warszawą, też mogłaby się ta pozycja negocjacyjna zmienić. Bardzo ciekawy temat, ale też to, co Paweł powiedział i to, co to, to ty tutaj w pewien sposób przemycasz. No jeśli dzisiaj, nie wiem, Legia wygrywa z Jagiellonią i Rzozue daje ci dwie asysty, za chwilę Legia jedzie na raków, i że tam znowu błyszczy. No to też Jacek Ziński stanie pod ścianą, bo kostraniać chce, i powiedzą mu: Ty, no nie możesz takiego piłkarza. Dawid, po... wygrałeś. Chyba teza, tylko jeszcze tutaj dorzucę wam do dyskusji Piotr Pławiak, u nas znaczycie, że złe, moim zdaniem, powinien zostać do końca. Kariery, zakładam kadencji w legi Warszawy jako To jest element jego projektu i obaj powinni odejść razem, zależnie od no tego, jak zakończy da. się sezon. Costarunejcze no, ma kontrakt 26, a RZL 24, więc no, nie wiem, czy tak się, czy tak się da. Yy, ale no, no tutaj mówię, no to, będzie, to będzie trwało i, i wydaje mi się, że my tak do. nie wiem, liga się kończy 26, tak? 25 tak. maja to my tak do. nie wiem, 20 maja to, to nie będziemy wiedzieli, co, co się, co się wydarzy. Bo, bo to tu będą długie rozmowy i wydaje mi się, że akurat patrząc na Żozułę, to, to dość łatwo on sobie znajdzie nowego pracodawcę, że to nie będzie tak jak Matthias Johansson, który siedział kilka miesięcy i bez klubu, ostatnio znalazł nowego pracodawcę. No i patrzysz, no nie wiem, na ostatnie dwa mecze Legia strzela sześć goli, no i, i patrzysz przy nazwisku Jozuę, jednak no jest okej okay, przy golu Kapustki nie zapiszesz mu asysty, ale jednak miał gigantyczny udział tak? przy tym trafieniu, więc tutaj no, no ten piłkarz sportowo cały czas, zresztą europejskie puchary to pokazały. On, on dojeżdża, on daje radę. Właśnie, bo to też jest kwestia, tutaj na czacie zauważa Nikos i to jest moment, w którym Legia najprawdopodobniej latem przejdzie przebudowę. No, bo jednak jest bardzo wielu piłkarzy odejdzie, kończą się kontrakty Jędrzyjczyk, Rejczyk, Zildiaz. No się tam ma do końca roku, z tego co kojarzę tam jest opcja wykupu. Pewnie zyba odejdzie, pozbyłeś się Muciego, pozbyłeś się Slisza, pewnie pekar odejdzie. No to zobaczcie, to jest moment, w którym Odpowiadasz sobie na pytanie: albo budujesz wokół Jozuę dalej ten projekt, albo zamykasz to wszystko, dziękujesz właśnie tym piłkarzom i budujesz to wszystko od nowa. No też się mówi teraz: też czytałem Twój tekst Paweł, w piłce nożnej ostatnio. Pedro Gonçalves, tak, z Ludogorca, wygasa mu kontrakt. Bardzo ciekawy piłkarz, uważam. Ale nie, nie za Jozuę jeden do jednego. Oczywiście, ale to już mi mówi w pewien sposób, że będzie ta kadra budowana. Na nowo trochę, że to już jest piłkarz, który gdzieś już są przymiarki, że jest blisko legi, jemu wygasa kontrakt z Ludogorca jest tam podstawowym piłkarzem. Wydaje mi się, że na papierze to może być wzmocnienie Legii Warszawy. Więc... Na papierze to i Zyba wydawał się wzmocnieniem I... No, i nie gąszal Gąszalwecz no, wygląda na lepsze wzmocnienie niż Zyba. Czy znaczy wydaje się na piłkarza gotowego? No. Tak, i to też wydaje mi się, że Legia też chce iść w tym kierunku, czyli nie brać już piłkarzy do odbudowy do i gotowych, no tylko właśnie pytanie. A czemu znaczy musisz brać takich kogoś... i takich? Tak mi się wydaje, że ja dzisiaj, gdybym był, to bym brał takich gości i pierwszego składu. no Ale no nie wiem, takie przypadki jak choćby Ernest Mucci, jak choćby Christopher Welder, czyli szukasz w tych innych krajach też piłkarzy młodych, perspektywicznych, którzy ci nie wejdą od razu do zespołu, ale będą potrzebowali pół roku, roku, półtora Mówisz roku. Próbujesz do zbudowania bardziej, a ja mówię tak. do odbudowania. A okej. Okay. taki wadis i wiesz, że pół roku to masz w plecy, bo musisz go odbudować. To bardziej wydaje mi się, że, że o to chodzi, że taki piłkarz lega nie chce, no ale to wszystko też jest kwestia pieniędzy, bo to wszystko, wszystko kosztuje. Czy Legia powinna przedłużyć kontrakt z cały czas ta ankieta na jest zawieszona i na razie 53 na do 47 na korzyść Josue, ale faktycznie te wyniki ciut bliższe niż się spodziewałem. Tak Maciek, by... my siedzimy tak będzie, tu we dwóch, tak będzie... ja jestem za, on jest przeciw, no tak tak to, to, to pokazuje Ale nie jest to mas takie bardzo reprezentatywnie. Nie, no ale chodzi o to, że masz 50 do 50, no to jest naprawdę, każdy ma swoją prawdę Josue, jakby tydzie, to powierzy. nie wiem, Legia przegra jakiś mecz? Prawdę kontraktu Josue. Wtedy. To to, będzie, to, do końca, to póki wyglądało. się w zawsze będzie ta ankieta, natomiast oczywiście zachęcamy do, do głosowania, do łapek w górę, żeby pozostawić, bo, bo widzę, że licznie nas dzisiaj oglądacie, co, co nas bardzo, bardzo cieszy. Jeszcze jeden temat na pewno musimy Dawid podjąć i on jest związany ponownie trochę z Mariuszem. Rumakiem Spójrzmy na tę tabelę za 2024 rok, bo ona nam też obrazuje mniej więcej, w którym miejscu jest Lech Poznań po tych kilku meczach, których już Mariusz Rumak Lecha Poznań prowadził. że no Nie ma takiego odbicia, jeśli chodzi o, o wyniki. Cały czas z jednej strony jest to czołówka ligi, ale ze, sporymi, ze sporą stratą do, do Jagiellonii Stok. Zdaje się, zaraz sobie zerknę, to jest miejsce ósme za 2024 rok, 12 Punktów, tyle samo co Legia Warszawa, jeden punkt mniej niż Raków, jeden punkt mniej niż Górnik Zabrze i Widzefłódź i mniej niż Stal Mielec. Natomiast e, kilkukrotnie już tutaj apele kibiców Lecha pojawiły się na czacie, aby Mariusz Rumak nie z końcem sezonu, a w zasadzie z końcem wiem, poniedziałku, wtorku e, zakończył pracę w Lechu Poznań. Czy ty uważasz, że to jest w ogóle realny scenariusz? że Lech Poznań w takiej obawie przed brakiem europejskich pucharów, bo, bo to grono walczących jest spore, a miejsca mogą być na przykład tylko trzy, czy taka nerwowa kolejna, nerwowa decyzja, znaczy kolejna, w sumie to zwolnienie Johna Van Broma to nie była nerwowa decyzja, Czy więc czy taka nerwowa decyzja mogłaby się pojawić, czy Mariusz Rumak niejako ma zagwarantowane, cokolwiek by się nie działo, ty jesteś do końca sezonu, no a jeśli miałbyś zostać, to oczywiście musiałby być spektakularny sukces, na który się teraz absolutnie nie zanosi. Cokolwiek... Inaczej, no jeśli nie wiem, Lech przegra z Pogonią spuszczą mnie po z za oks em Łódź, to wydaje mi się, że presja medialna i nie tylko będzie tak duża, że po prostu trzeba będzie się pozbyć Mariusza Rumaka, ale wydaje mi się to po prostu niemożliwe, żeby jednak dzisiaj strącić trenera Rumaka, no bo mógłbyś to zrobić tylko w jednym momencie. Kiedy byłoby już po zawodach i miałbyś gotowego trenera na następny sezon, tak samo jak zrobiono z Maciejem Skorżą. Kiedy macie skoro przed ostatni kolej, bo już wiedziałeś, że to nieważne, czy będzie 11, 8, dziewiąty. No nie miało to żadnego znaczenia. A dzisiaj nie wiem. Mam wątpliwości, czy Lech ma gotowego trenera. Patrząc na ostatnie działania działaczy z bułgarskiej, to wydaje mi się, że mogą nie mieć i mogą czekać do końca. Nie bardzo wiadomo wiadomo na co, więc jest to trudna sytuacja, ale sam się Lechów w tę sytuację wypchnąłeś w pewien sposób i teraz. To, że pojawiają się takie pytania, to, to nie jest przypadek, a chciałbym się tylko też odnieść do tego momentu, który miał masz Rumak. Bo teraz w takim momencie jest Legia Warszawa, czyli dwa zwycięstwa na otwarcie. Miał lek Zagłębie i i przyjeżdżał w Śląsk Wrocław. I to był ten tydzień, gdzie był Śląsk Wrocław, Puchar Polski z Pogonią siebie i wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem. I teraz wydaje mi się, że Legia też jest w takiej sytuacji, że jak odniesie zwycięstwo, to może faktycznie coś się zmienić i Lek tego momentu nie wykorzystał. I to mówię też w kontekście Mariusza Rumaka o niewykorzystanej szansy, bo ja rozumiem, że się bałeś, że przyjeżdża Śląsk-Wrocław, ale Śląsk-Wrocław zrobił to, co Lek zrobił wczoraj, czyli przyjechał po remis do Poznania, bo Jacek Magiera był w takiej sytuacji, że wtedy były dwa mecze bez gola, porażka ze Szczecinem, z pogonią Szczecin u siebie i też było takie drżenie, że jak zaliczą trzecią wpadkę, no to już będzie bardzo źle. I tak nie jest idealnie, bo jeśli dobrze kojarzę, to średnia punktów Śląska w tej rundzie to jest 0,85%. Więc bardzo mało i Śląsk też bardzo słabo wyglądał w pierwszej połowie, jeśli chodzi o spotkanie z Piastem Gliwicej. W ogóle też to o tym była mowa na konferencji prasowej, że ostatni raz. Śląsk wygrał pierwszą połowę z Krakowią, więc to też pokazuje, że we Wrocławiu mają podobny problem, tylko jednak nie porównuje siły ofensywnej Śląska, Lecha, bo uważam, że kadra Lecha jest mocniejsza niż kadra Śląska, Wrocław i wydaje mi się, że Mariusz Rumak ma naprawdę teraz bardzo trudną sytuację, ale no dostajesz rower do pedału, jak mówił. Wiesz, bo jest taki scenariusz, który chyba nie kibicom nie. się wydaje atrakcyjny, znaczy Mariusz Rumak out i wchodzi wtedy Rafał Janas. No ale myślisz, że Rafał Janas by to wziął? Bo moim zdaniem nie wziąłby tego, po co mu to teraz. Możesz więcej stracić niż zyskać w tym momencie. Gdzie jesteś na pograniczu pucharów i masz ratować to, co powiedzmy zepsuł John Van Den Broome i zepsuł twój pierwszy trener. Mariusz Rumak pewnie by to wziął, będąc w sytuacji Rafała Jana. Ale Mariusz Rumak nie może wziąć za Mariusza Rumaka. No to jest prawda, to jest prawda. Ale z drugiej strony Dawid, wiesz, masz jednak taką perspektywę, że możesz tylko zyskać, nie? Taki Rafał Janas mu przychodzi i mówi, kurczę, no faktycznie drużyna jest w trudnym momencie, no walczymy przychodzi. o Przychodzi, jest, znaczy, jest. no jest, tak jest. Zmienia ten fotel o, o tak. dwa, fotel o, o dwa na ławce trenerskiej. Znaczy, ale to wiecie co, to naprawdę, to na tych wszystkich działach komunikacji, na dziale sportu, to przecież się, że tak, co my robimy w ogóle? Kiedy się zastanowić w ogóle, o co, my, co my zrobiliśmy w tym sezonie. Jeśli chodzi o okienko transferowe, to pierwsze. Jeśli chodzi o drugie okienko transferowe, o zmianę trenera, bo to są takie decyzje, że wiesz, podejmujesz te decyzję, mówisz, ty, no to nie jest złe, to może będzie dobrze. I patrzysz, czy tego nie... może, może odpali. Tak, czy patrzysz, czy tego później mówisz, ty, co my zrobiliśmy, nie? I wiesz, jakby to. To nie jest profesjonalne, jeśli mówimy o naprawdę bardzo profesjonalnym. Ale to są takie wiesz, decyzje z perspektywy, że jest 50% szans i albo się uda, albo o, się właśnie, nie uda. Nie no. Ale takich sytuacji to fajnie Dawid zwrócił na to uwagę, bo tak. Czy zadajesz sobie pierwsze pytanie po trnawie? Czy warto zostawić Dona van den Broma? No. Tak. Może się uda. Tak, Wprowadzasz ja wcześniej, ale jego goli zadecha. No, może się uda. Może on wróci do takiej Wielu kozaka tak. Takiego, że tu cała liga. Za takie, za, takie, za takie pieniądze. Zimą nikogo, na nie... Go, dawaj na fazę. Zimą nikogo nie sprowadzasz. No wszyscy, mo... wszyscy, może, no, będą kadrę, tak. kadra wszyscy może będą jest zdrowi. Najdroższa kadra w może będą zdrowi. Jest który no okej, okay, poprawi tą defensywę. No w ofensywie wpadało, to będzie okej. Okay. No i przychodzi, że nie jest okej. Okay. I właśnie chodzi o to, że problem jest tego typu, że my możemy sobie tak dyskutować, bo to są takie decyzje na w zasadzie jakbyśmy byli w drugiej lidze, byśmy był klubem takim balansującym między barażem a dziesiątym miejscem i sobie jakąś decyzję podejmujemy. Nie, Poznań poza nie jest, sobie, nie jest nieco niżej, bo to jest A-klasa, a jak dobrze, dobrze kojarzę. Po prostu takie decyzje nie przystoją tak profesjonalnie. No to módem. i do tego zobacz, to, to jest to co też powiedziałeś na początku, że faktycznie Lech Poznań tak teraz, to ja sobie uzmysłowiłem, podejmuje ryzyko. No bardzo, nie no, ja się ryzyko, zawsze kłócę tak, z tą tezą. I kiedyś sam tak uważałem, ale też no, słuchając i oglądając, Lek podejmuje bardzo duże ryzyko. Tylko w dziwnych momentach je podejmuje i w których nie do końca rozumie, żeby podjąć to ryzyko. Bo ja pamiętam, tam naprawdę były pieniądze, żeby zatrudnić na mega profesjonalnego trenera podejść den Vandenbroma. Tylko w Leku twierdzi, że nie znaleźli takiego trenera. A nie chcieli podpisywać kontraktu na dwa i pół roku. Tylko okej, okay, po sezonie. No tylko kurczę, no... To nie jest tylko Mariusz Rumak na rynku, któremu byś zadzwonił, byś powiedział, panie nie, trenerze. To nie, były trzy ostatnie kolejki, to było pół no roku grania. To, to jest też, to jest, ja rozumiem, że Mariusz Rumak mógł przekonać prezesa Rudkowskiego, ale kurczę, no to jest jednak Mariusz Rumak, który ostatnio nie trenował nic. No przecież pamiętam, jak sam mówiłem trenerowi Rumakowi, że cztery lata nie prowadziłeś auta, i nagle masz do tego auta wsiąść. No ja bym nie dał tego auta, a trener powiedział, ja bym ci dał, bo dobrze prowadzisz. No to okej, okay, no on jest w takiej sytuacji, dostał to auto, no i tak powiem ci, że tam błotnik to już jest obity, koło przebite, no ale jakoś to jest. Na, jedzie, rodzie, jeszcze, na tak? rondzie w lewo na razie pojedzie. No, powiem. na rondzie w lewo, wiesz, jedzie, bo jedzie auto, czyli ta defensywa się trzyma, czyli jakoś jedzie, ale no ma problemy, żeby dojechać, dojechać na czas, i, a czas ucieka, bo mówię, no dziewięć remisów to jest dla mnie druzgocąca statystyka. 56 zdobytych punktów, jeśli mówimy o najdroższej kadrze w historii klubu. No panowie, coś poszło nie tak. I to, co Paweł powiedział, trenawa, bo to możemy analizować. Ja uważam, że John Van Den Brom był do po meczu z Pogonią Szczecin i to był początek października. Ja wiem, że tam były trzy mecze wygrane. No, jakoś tak. Jesteś yy, jakoś tak. I to był moment, że sobie musiałeś odpowiedzieć na pytanie, Patrzysz, że ta drużyna nie idzie w żadnym kierunku. Że te mecze potem to są przepychane indywidualne. Ale mówisz, że wtedy był moment, żeby zwolnić? Wtedy mieć miałeś... Ja no bym powiedział inaczej, Początek października o środku tygodnia na koniec września buraków. Nie, nie tak wydaje. Moim zdaniem, to był moment, w którym powinno się zacząć na poważnie szukać kandydata, który Oczywiście, mógłby go zimą tak, zastąpić. Pomijam fakt, że był Maciek kędziorek, który okej okay, dzisiaj ktoś powie, że to może by nie była dobra decyzja, bo Radom jak też sobie tak radzi, jak radzi właściwie gorzej radzi sobie, niż, niż radzi. Lepiej, ale to był moment, miałeś wtedy dwie przerwy na kadry czy październik listopad. Wiemy, wtedy to jest moment na reakcję i wtedy tej reakcji zabrakło. No chcę, nikt mi nie powie, że nie ma trenerów wolnych na rynku. Bo nawet może zimą być faktycznie gorzej z szukaniem trenera I w takim momencie, że ktoś gdzieś wyleciał na początku sezonu, wiemy, w europejskich ligach akurat ma to rozeznanie, patrzy w Holandii, co się dzieje, czy kogoś innego. No, to bierzemy, tak? Bierzemy kogoś innego. No, no jednak ja rozumiem, trener Van den Brom zasłużył w pewien sposób na kredyt zaufania, ale jednak. Trzeba, bo też tego nie rozumiem, tam jest milion tych spotkań, konferencji. No panowie, no widzieliście, że to nie idzie w żadnym kierunku. To było, okej, okay, wygraliśmy raz, dwa, potem gong znowu. I też to mecz z Rakowem trochę to pokazał, że ta drużyna, okej, okay, ma duży problem i wydaje mi się, że potrzeba było naprawdę fachowca, ale takiego trenera i z, ze zdolnościami takimi interpersonalnymi, żeby dobrze do tych zawodników dotrzeć. Bo to ale Mariusz, bym ma chciał się na kogoś takiego... Kreować, no czy tak siebie użyłeś, przedstawiać? Użyłeś bardzo dobrego słowa kreować, bo ja też mogę się kreować. Na poliglotę rzucę ci kilka słówek po francusku i powiedz, że. Ale ja, ma, ja wiem, że ty się za granicę nie tylko wybierasz. No ale to. no, to, no Poradzisz sobie to, chyba, nie? To, to nie zmienia faktu. Po jordańsku też nie wiem rozmawiać, ja byłem w Jordanii, nie. więc no to słuchajcie, kreować to się może na, na każdego. Tu chodzi o to, żeby być w tym wszystkim autentycznym i nie wiem, czy Rumak jest tym autentyczny. Być może też to też wpływa jakoś na zespół, że oni wiedzą, że tego trenera nie będzie, ale mówię, bo rumak, rumakiem, ale też mam zarzut do piłkarzy, że tak nie powinni wyglądać zawodnicy. Już Jeszcze nie tak dawno zdobywali Mistrzostwo Polski, a rok temu to się przygotowali w tym momencie do meczów z Fiorentiną. Ta kadra się zbyt dużo nie zmieniła. To też może jest przytyk do Tomasza Rząsa, że jednak tam powinno się więcej w tym kociołku zamieszać, a na pewno kupić kogoś do, do ofensywy przy tych problemach, które obecnie są. Panowie, na sam koniec temat niedzieli, bo przyszła niedziela będzie bardzo, bardzo ciekawa i dla Lecha, i dla Legii. Co będzie kluczowe w meczu z, z perspektywy Legii w Warszawie? Pani Pawle. Zagrać na zero z tyłu. A, no to. Strzelić to... To... gola jednego Następny więcej niż Rybary. Trzelić jednego. Nie, no O to generalnie... cię tu zapraszamy. Dziękuję. Generalnie patrząc na, na to, jakie Gielonia gra, no to wydaje mi się, że wyłączenie skrzydeł. Bo jednak, znaczy no, tego całego kwartetu ofensywnego, no i uważam, że mocno nieoczywistym kandydatem na to, aby znaleźć się w gronie nominowanych w pewnej kategorii na koniec sezonu gali, na Galii Ekstraklasy jest ruinene jako ten środkowy, jako środkowy pomocnik, i w kategorii nie tyle co najlepszy pomocnik, ale też myślę, że w kategorii piłkarz sezonu, bo, bo, bo ten piłkarz naprawdę prezentuje się znakomicie, No nie ma mnóstwo, mnóstwo atutów. I tutaj możemy mówić i o, o kontratakach, bo zarówno Marczuk, jak i z drugiej strony czy Hansen zagra czy Naranjo, to są zawodnicy szybcy, którzy potrafią naprawdę świetnie dryblować dograć do partnera. No Afimiko Pululu silny jak tur, kiedyś Krzysiek Marciniak powiedział o się i Mazie, że to jest zawodnik, który ma... Poziom rozumienia gry absolutnie jeden z najwyższych w lidze. ja się z tym absolutnie zgadzam. Do tego, taras, no generalnie Jagiellonia ma, ma mnóstwo atutów i dzisiaj nie, jak patrzysz na ostatnie mecze Jagiellonii, no to nie wiem czy byś wskazał, gdzie jest ten słaby punkt, w który należy Jagiellonie uderzać, bo tam po prostu wszystko się zgadza. Wszyscy są w formie, wszyscy grają na właściwym poziomie i, i tak naprawdę no to jest taki, taki mecz, gdzie, gdzie Legia musi być naprawdę no, no turbo uważna, bo tutaj z każdej strony płynie na miarę tego z wiosną z Rakowem. Z Rakowem tak, to jest Legiczne super porównanie, tak ja, ja się z tym absolutnie, absolutnie zgadzam I, i w sumie kiedy tak zastanawiam się dzisiaj, dzień po meczu Legii, trzy dni po meczu Jagiellonii, kto jest faworytem tego meczu, to no nie wiem, skłaniam się chyba bardziej, że to, że to Jagiellonia jest faworytem, bo, bo Jagiellonia po prostu gra lepiej w piłkę w tym roku. A uważasz, że po tym zwycięstwie w Zabrzu zostanie utrzymany ten skład, który grał? no nie, nie może wrócić jeszcze Paweł Wszołek, więc tutaj zmiany nie będzie. Ja bym sobie postawił znak zapytania przy Pankowie. A tutaj nie Artur Jędrzejczyk. No. Zawsze Legia Musiał... w defensywie musi wywinąć, to mam takie wrażenie. Tylko tak jak wczoraj się odniosłem do tego, no to była taka Legia z początku tego sezonu, gdzie okej, okay, coś stracimy z przodu, no, zrobimy, i tak to wyglądało. I już zostałem wyjaśniony, że nie jestem poliglotą, bo język urzędowy Jordanii to arabski, o czym zapomniałem. No, Jordański to wrzuciłem, więc już szybko zostałem zweryfikowany. I jeszcze jedna kwestia, bo tutaj. Jest... Jeśli chodzi o czat, to padło tutaj też widzę nazwisko człowieka, które padło, musimy to zdradzić przed programem. Kogo? Mierosław Raszkiewicz. To no to to z... Już nie ma go w klubie. Z tego co wiem, także nie pracuje oficjalnie. Mm, więc chyba nie. Chyba nie, chyba, chyba nie. Zresztą mulatowskiego trenera Rafała też już nie ma w klubie, więc też nie. I nie z tego wielkiego trybu już tylko Komentowałem ostatnio o meczresowi i łyszcza strzelił gola z takiej samej odległości, jak miał Lech, Poznań, rzut wolny. Z rzutu wolnego właśnie. I tam 3-2 się skończyło? dla się skończył? go ja ja chyba do... gonili, bo 3-0. Tak, tak, ale, ale była czerwona było. kartka i, i właśnie 3-2 się zakończyło. I tutaj chciałbym się jeszcze odnieść, bo. Dawid byłeś przecież zachwycony rumakiem, jego podejściem do programu, go zapraszaliście. Zaprosiliśmy go raz do magazynu Ekstraklasy bardzo dawno i raz, kiedy był nominowany, udało nam się go ściągnąć po, po, no, po, po tym, jak został trenerem Lecha Poznań. A czy byłem zachwycony? Po prostu bardzo podobał mi się plan i to, jak wyglądał mecz z Jagiellonią, że takimi meczami się wygrywa Mistrzostwo Polski, czyli jedziesz na obcy teren, wiesz, że tam jest faworyt, Strzelasz dwa gole, murujesz się, wyciągasz punkty. Więc uważam, że wtedy można było mieć przejaw optymizmu, jeśli o to chodzi, co się wydarzyło. Ale po prostu zostało to zweryfikowane w taki sposób, jak się większości wydawało. Bo jak ktoś sobie obejrzy ten wywiad, który przeprowadziłem z Maryszem Rumakiem w tym studiu obok, to wydaje mi się, że będzie widział, jakie miałem wtedy podejście do tej decyzji, której nie rozumiałem. Byłeś sceptykiem. Byłem sceptykiem, bardzo dobrze, że to. Rumako się... sceptykiem. O, jeszcze ładni. To na koniec, Panie Dawidzie, jeszcze takie Twoje spojrzenie na ten mecz Lecha z pogonią. Myślisz, że będzie, albo inaczej, w każdej takiej ambitnej drużynie powinna być rządza rewanżu A za Szczecin, B za Puchar Polski. Ej, no to... Czyli pierwszy kwadrans powinna się tam palić. No powinno się palić. I... Będzie się palić. Nie inaczej, czy ty widzisz w tej drużynie jeszcze właśnie taką ch ch chęć, czy że oni będą potrafili się zebrać i faktycznie jeszcze się podłączyć do realnej walki, być może mistrzostwa. mistrzostwo. gra jako pierwszy o 15, więc nie, wie, nie będzie wiedział jeszcze, jaki będzie wynik w Warszawie, ale przecież tam naprawdę można sobie bardzo pomóc I, i nawet jeszcze przy stracie punktów przez Jagiellonię mocno się zbliżyć. To tak sobie jeszcze spojrzę na terminarz, no w meczu ze Śląskiem Wrocław Pierwsze momenty były takie, że Lech chciał wygrać ten mecz, ale tak, z meczu, mecz z Pogonią Szczecin, Lech nie do końca chciał ten mecz wygrać. Potem Raków w no to szkoda w ogóle gadać. Mecz z Górnikiem zabrze bardzo podobny początek, jak ten, który oglądaliśmy wczoraj. Potem spotkanie z Wartą Poznań, no to też nie widzimy jakiejś takiej fali ofensywnej. No, było kilka sytuacji, ale to nie była taka nawołnica. No i mecz z Mielec, no to już rozmawialiśmy. Więc jeśli pytasz mnie, czy będzie tutaj Nawałnica, to nie bardzo ma być z czego. A wydaje mi się, to co powiedziałeś, no nawet mentalnie podejść tego meczu, panowie, no, Jesteście frajerami czy nie? No chcecie, chcecie w ogóle coś osiągnąć? Chcecie, żeby was pogoń znowu ograła przy 30 tysiącach na trybunach? No Jak jesteście frajerami, to bym wyszedł, zamknął drzwi i bym wyszedł. I tak bym przeprowadził rozmowę motywacyjną. Może bym po tym meczu zwolnili, <grym> ale, ale. Ale byłaby to Twoja rozmowa motywacyjna. Tak, bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że. Co tu może dzisiaj zrobić ten Rumak, zrobić super mikrocykl, może naprawdę, bo to jest też, trzeba oddać, naprawdę dobry teoretyk, tak? Jak, jak miałbym, jak, jak się słucha trenera Rumaka, to wydaje mi się, że on mógłby naprawdę prowadzić dużą akademię, taką na właśnie dla Lecha Poznań, bo wydaje mi się, że taką wiedzę merytoryczną ma, tylko gorzej z przenoszeniem tego na zespół, z reagowaniem też na wydarzenia boiskowe. Wydaje mi się, że tutaj jest większy problem, jeśli chodzi o doświadczenie, więc po prostu też uważam, że piłkarze Lecha muszą Poszukać gdzieś tej formy u siebie, bo jej nie ma, i tutaj też nie da się uważam wszystkiego zwalić na trenera. Czy piłkarze Lecha Poznań znajdą formę? Na to pytanie będziemy odpowiadali w przyszłym tygodniu, oczywiście, w programie. Mentalność. Poznań, jest ostatnie zdanie: mentalność zwycięstwa, o co mówi Radek Morawski, że jest w tej ekipie, to musi się wreszcie też to pokazać i uwolnić, bo to są piłkarze, którzy mają umiejętności, wygrywali trofea, tylko tego po prostu nie widać. A kadra Lecha też w pewien sposób rozumiem, na pewno nie pozwala grać tak, jak to wyglądało w meczu z Staną mielec. Na pewno będzie o czym rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo ilecha, ha i Legię czekają naprawdę. Bardzo, bardzo ciekawe spotkania. Dawid Dobrasz, Dzięki.pl w pięknej koszulce Poznań FC, tak a także Paweł Gołaszewski, Tygodnik Piłka Noża. Dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. Zostawcie komentarz pod tym filmem, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale, a my oczywiście z Poznań kontra Warszawa wracamy w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuje za uwagę.